Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, produkcja Dodge'a Vipera zakończyła się w 2017 roku. A jednak pod koniec 2023 roku Dodge sprzedał dwa fabrycznie nowe egzemplarze tego samochodu. Do tego pewien Amerykanin zbudował pierwszego w historii Mustanga z napędem na cztery koła. Porsche Taycan idzie po tytuł najszybszego elektryka na Nordschleife. Boguś z M3 został uniewinniony, a pod randomowym blokiem w Gdańsku pojawiło się złomowisko aut pewnej firmy carsharingowej. Jak więc widzicie, sporo się działo na początku tego 2024 roku, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w motoryzacji, subskrybujcie nasz kanał, a my przechodzimy do pierwszego motoniusa w 2024 roku. Większość z was pewnie bardzo dobrze kojarzy ten film, w którym Bugatti Veyron wjeżdża w jezioro. Z tym wypadkiem wiąże się pewna dosyć zawiła historia, w której właściciel tego samochodu, czyli Andy House, twierdził, że wpadł autem do jeziora, bo omijał pelikana. No, a na nagraniu żadnego pelikana, no, nie widać. W związku z tym też ubezpieczyciel po 6 latach toczenia się różnego rodzaju spraw w sądach finalnie odmówił wypłaty odszkodowania za to też zdarzenie. Andy stracił swój wart jakieś 8 milionów złotych samochód i wylądował w więzieniu federalnym. Nice. Przechodząc jednak do tego, o czym chcę wam powiedzieć, to fajną ciekawostką jest to, że youtuberzy z kanału Houston Crosta postanowili ten samochód odbudować. Wygląda więc na to, że jest spora szansa, że w tym roku będziemy świadkami dosyć wyjątkowej odbudowy wręcz mitycznego już samochodu, który po 15 latach od utopienia go jest szansa, że powróci na drogi. Jak pewnie bardzo dobrze wiecie, na rynku w końcu pojawiła się długo wyczekiwana Tesla Cybertruck, a to oznacza również, że rozpoczęły się pierwsze dostawy tego samochodu do klientów w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że karoseria Tesli Cybertruck jest wykonana z bardzo grubej, trwałej i twardej stali walcowanej na zimno. Testy zderzeniowe tego samochodu pokazały, że ten samochód niemalże nie ma stref zgniotu, bo jego karoseria jest tak sztywna. No i tak się składa, że doszło już do pierwszego testu zderzeniowego, ale takiego nazwijmy to w prawdziwym życiu. Zdjęć ze zdarzenia jest niewiele, natomiast widać, że Cybertruck ma ledwo co naruszoną karoserię, natomiast Corolla, która z nim się spotkała, no tutaj już jest troszeczkę gorzej. W Stanach Zjednoczonych w ogóle powstała swego rodzaju debata na temat tego, na ile Tesla Cybertruck w ogóle są bezpieczne. O ile pewne testy zderzeniowe ten samochód przeszedł, o tyle pod dużym znakiem zapytania pozostaje kwestia bezpieczeństwa pieszych, no i innych uczestników ruchu drogowego, co zresztą bardzo dobrze widać po tej niedawno zaistniałej sytuacji. Pytanie, co będzie z Teslą Cybertruck w momencie, gdy ten samochód będzie miał zadebiutować na europejskim rynku i zostaną przeprowadzone testy przez Euro NCAP, które znane jest z tego, że jest dosyć restrykcyjne. Porsche pracuje aktualnie nad ulepszoną i odświeżoną wersją ich elektrycznego modelu Taycan. No i tak się składa, że Porsche jakiś czas temu rozpoczęło z Teslą pewnego rodzaju batalię o tytuł najszybszego czterodrzwiowego samochodu na torze Nordschleife. Najpierw pod koniec 2021 roku Tesla Model S Plaid ustanowiła na tym torze czas 7:35.5. W kwietniu 2022 roku Taycan Turbo S pobił Teslę o zaledwie 2 sekundy. No więc w odpowiedzi na to Tesla postanowiła do swojej najmocniejszej odmiany S-ki zaoferować coś, co nazywa się Truck Package. W skład którego wchodzą m.in. węglowo-ceramiczne tarcze hamulcowe, inne zaciski, inne felgi, inne homologowane opony i pewne zmiany w oprogramowaniu samochodu. No i samochód z tymi modyfikacjami na zielonym piekle wykręcił czas 7:25.23. Porsche najpewniej więc, chcąc pokazać swojemu konkurentowi zza oceanu, gdzie jego miejsce, postanowiło wziąć preprodukcyjną wersję swojego nowego Taycana, zrobić nim kółko na Nordschleife i pochwalić się czasem na poziomie 7:07.55. Jakieś 18 sekund szybciej niż dotychczasowy rekord Tesli. Co więcej, Rimac Nevera, a więc chorwacki elektryczny hipersamochód o mocy ponad 2000 koni mechanicznych, na tym torze wykręcił czas 7
0529, co oznacza, że Taycan był zaledwie o jakieś 2 sekundy od niego wolniejszy. To jest taka naprawdę bardzo mocna deklaracja ze strony marki Porsche, tym bardziej mając na uwadze fakt, że mówimy tutaj o egzemplarzu preprodukcyjnym, bo to oznacza, że zanim ten samochód wejdzie do produkcji, jest szansa, że Porsche coś tam jeszcze przy nim poprawi i że docelowy czas będzie jeszcze lepszy. A w ogóle, skoro weszliśmy w 2024 rok, to wypadałoby wspomnieć o pewnej zmianie w przepisach w naszym kraju i wcale nie mam tutaj na myśli stref czystego transportu, o których w ostatnim czasie było głośno, ani tematu wprowadzenia paliw E10. Wypada wspomnieć o tym, że od 14 marca 2024 roku zaczną obowiązywać przepisy umożliwiające konfiskatę samochodu prowadzonego przez kierowcę pod wpływem alkoholu. Pytanie jednak, komu takie auto rzeczywiście będzie mogło zostać skonfiskowane? Po pierwsze, mówimy tutaj o osobach, które prowadziły samochód posiadając przynajmniej 1,5 promila alkoholu we krwi. Po drugie, mówimy o osobach, które spowodowały wypadek będąc pod wpływem alkoholu, czyli mając co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi, oraz mówimy o osobach, które drugi raz w przeciągu 2 lat, czyli dokonując tej tak zwanej recydywy, dopuściły się prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, czyli mając przynajmniej 0,5 promila alkoholu we krwi. Ale jest jeszcze sytuacja, w której auto może zostać skonfiskowane nawet jeżeli kierowca nie był pod wpływem alkoholu. Mianowicie mówimy tutaj o sytuacji, w której kierujący samochodem uciekł z miejsca wypadku. No i pewnie części z Was już nasuwa się pytanie, co w momencie, gdy taki kierowca zostanie zatrzymany, ale będzie za kierownicą samochodu, który nie jest jego własnością, tylko na przykład jest samochodem w leasingu, czy jest po prostu autem, które dana osoba w danym momencie sobie wypożyczyła z wypożyczalni. I w takiej sytuacji sąd może orzec o konieczności wpłacenia równowartości tego samochodu na poczet budżetu państwa. What? Czy taki przepis to zmiana na dobre i czy uważacie, że takie rozwiązanie rzeczywiście sprawdzi się w przyszłości? Dajcie znać w komentarzach. Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć kilka słów na temat benzyny E10, która od 1 stycznia jest dostępna na polskich stacjach benzynowych. Co ciekawe, również wraz z dniem 1 stycznia 2024 roku Szwecja odeszła od paliw bardziej ekologicznych na rzecz mniej ekologicznych, czyli zrobiła coś absolutnie odwrotnego niż Polska. Dlaczego? Dotychczas w Szwecji benzyna musiała zawierać co najmniej 7,8% dodatku biopaliwa, a olej napędowy 30,5%. Przypomnijmy, że benzyna E10 w Polsce ma zawierać maksymalnie 10% biokomponentów, natomiast w Szwecji obydwa paliwa, zarówno benzyna, jak i olej napędowy, mają zawierać tych biokomponentów 6%. Takie zmiany na szwedzkich stacjach paliw podyktowane są przede wszystkim cenami. Szwecja stała się krajem z najdroższym paliwem na świecie, jako że produkcja bioetanolu z różnego rodzaju roślin jest po prostu na tyle kosztowna. Po samej tej zmianie cena oleju napędowego w Szwecji spadła o jakieś 5 koron na litrze, natomiast benzyny o jakąś 1,2 korony. Czy to również oznacza, że paliwa w Polsce staną się droższe? No, na ten moment takiej tendencji nie widać, ale kto wie, co pokaże przyszłość. Na ten moment zasadniczo wiemy tylko i wyłącznie o tym, że od nowego roku wchodzi nowa, droższa opłata paliwowa. Konkretnie mówiąc, ta opłata paliwowa będzie wyższa o 13,2%, co może i brzmi dosyć drastycznie, ale realnie oznacza wzrost cen paliwa o jakieś 2 do 5 groszy na litrze. Większość z Was chyba pamięta osobę Bogusia z M3, który jeżdżąc po Warszawie swoim sportowym BMW nagrywał filmy dokumentujące jego dość odważne poczynania na drodze. Boguś z M3, znany również jako Robert N, to mam wrażenie, że swego rodzaju taka wręcz ikona, legenda w subkulturze motoryzacyjnej i wydaje mi się, że ludzie, którzy są z nim zaznajomieni jakkolwiek, albo go nienawidzą, albo widzą w nim jakiegoś boga, przynajmniej boga kierownicy. No, co tu dużo mówić. Z pewnością umiejętności panowania nad samochodem i nad emocjami w trakcie tak szaleńczej jazdy zasługują na uznanie. Natomiast jazda ponad 200 km na godzinę ulicami Warszawy i łamanie wszelkich możliwych przepisów z moralnego punktu widzenia, no już nie do końca. W sprawie Bogusia toczyło się wiele spraw w sądzie, były zatrzymania, listy gończe, kary więzienia, no po prostu było wszystko. I po licznych rozprawach i apelacjach sprawa w końcu trafiła do Sądu Najwyższego, w którym to Boguś z M3 został uniewinniony.
Zarzutem, przed którym miał bronić się Bogus M3, była jazda w sposób, który miał grozić spowodowaniem katastrofy w ruchu lądowym. No i finalnie przez orzecznictwo sądu oraz przez interpretację słowa katastrofa z całej tej sprawy udało mu się wyjść obronną ręką. No, temat gościa, który jawnie kpił sobie z policji, no i kwestia samego w sobie wyroku sądu to tematy dosyć kontrowersyjne, zwłaszcza mając na uwadze to, że obecnie za drift można dostać 5000 zł mandatu, a za przekroczenie prędkości można stracić prawo jazdy. No ale dajcie znać w komentarzach po prostu, co wy sądzicie na temat Bogusia z M3. A w ogóle to, czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z samochodami rozbitymi na przykład w jakichś tam sieciach carsharingowych? Otóż okazuje się, że rozbite samochody firmy Panek parkowane są na jednym z gdańskich osiedli. No, sytuacja jest dość absurdalna, bo wyobraźcie sobie, że mieszkacie sobie na takim osiedlu, codziennie wieczorem wracając, nie wiem, z pracy, chcecie sobie zaparkować swoje auto i widzicie, jak z dnia na dzień przybywa tam rozjebanych samochodów firmy Panek. Nie do końca wiadomo, czy sam Panek postanowił sobie tam zorganizować jakieś swego rodzaju tymczasowe złomowisko, czy to może jakaś firma zarządzająca ich samochodami, albo firma likwidująca szkody z ich samochodów. No, niemniej jednak, niezależnie od okoliczności, tak z PR-owego punktu widzenia, Panek ma się z czego tłumaczyć. Mustangi. No, nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że wokół tych samochodów wyrósł już taki stereotyp, że ja po prostu każdorazowo słysząc Ford Mustang przed oczami mam te nagrania. Pewien Amerykanin postanowił jednak, że on nigdy nie stanie się główną atrakcją takiego właśnie filmu i dlatego też postanowił przerobić swojego Forda Mustanga tak, by ten posiadał napęd na 4 koła. Do modyfikacji posłużył Ford Mustang GT z 2017 roku z 5-litrową V8 podmaską i manualną skrzynią biegów. Skala i ilość modyfikacji jest zatrważająca. Gość to auto budował przez 2 lata. Nakręcił o tym 25 odcinków na swój kanał na YouTubie. Mustang ma elementy napędu z Toyoty Hilux, ma skrzynkę rozdzielczą z Dodge'a Chargera, ma mnóstwo customowych części i ma nawet przeniesiony katalizator, tak by ten nie kolidował z przednim wałem napędowym. No, obłęd i wielki szacun dla pana inżyniera, który postanowił poświęcić 2 lata swojego życia na budowanie takiego projektu. Niemniej jednak, mimo iż jestem pod wrażeniem, to zastanawiam się po prostu, czy było warto. Przynajmniej być może faktycznie pan może się pochwalić tym, że ma pierwszego w historii Mustanga z napędem na 4 koła, bo przypominam, że Forda Mustanga Mach-E do prawdziwych Mustangów nie zaliczamy. Jak wiadomo, świat motoryzacji czeka na debiut nowego BMW M5, które ma być dostępne również w odmianie Touring. A jeśli tego nie wiedziałeś, to znaczy, że nie widziałeś tego filmu, więc zdecydowanie zachęcam do obejrzenia. Skoro więc nadchodzi nowe M5, to oznacza, że m.in. firmy tunerskie z tego jeszcze starego modelu starają się wykrzesać co tylko się da. I tak też Manhart stworzył najmocniejsze M5 w historii. Auto nazywa się Manhart MH5 900. I owszem, może to sugerować moc tego samochodu wyrażoną w koniach mechanicznych, ale ta realnie jest jednak nieco większa. 940 koni mechanicznych i 1240 Nm, wygenerowanych m.in. dzięki karbonowym dolotom, większym interkulerom, kłutym tłokom i korbowodom. Oprócz modyfikacji mechanicznych, oczywiście z zewnątrz doszło parę karbonowych dokładek, felgi od Manharta, standardowe naklejone złote pasy oraz, moi drodzy, uwaga, gwiezdne niebo na podsuficce, niczym to z Rolls-Royce'a. Cena oraz osiągi tego samochodu póki co nie są znane, natomiast myślę, że można się spodziewać tutaj jednego w obydwu tych przypadkach, a mianowicie, że będzie grubo. W 2017 roku zakończona została produkcja legendarnego Dodge'a Vipera. Od tego czasu mnóstwo fanów motoryzacji ubolewa nad tym, że to auto zniknęło, że już nie da się kupić prawdziwych samochodów w salonie i tak dalej, że jest źle, motoryzacja zmierza w złym kierunku i tak dalej. Ale wiecie co? Okazuje się, że po końcu produkcji w 2017 roku nowego Dodge'a Vipera z salonu nadal dało się kupić.
Gdzieś w czeluściach salonów Dodge'a w USA ostały się dwa egzemplarze Viperów, które czekały na swoich właścicieli aż do grudnia 2023 roku. I to nie dlatego, że te samochody ktoś ukrył, dlatego że się ich nie dało kupić, tylko po prostu dlatego, że nikt tych samochodów do tej pory nie chciał. Wiem, że z pozoru może się to wydawać absurdalne, ale dlatego też produkcja Dodge'a Vipera została wstrzymana, dlatego że te samochody po prostu bardzo źle, bardzo słabo się sprzedawały. I mimo, że Viper był fantastycznym autem i miał jeden z największych seryjnych silników w historii, no to jednak Dodge nie zarabiał na Viperze, a w dzisiejszych czasach koncerny motoryzacyjne, chcąc produkować niszowe samochody, no po prostu nie mają z tego wystarczającej ilości pieniędzy i wszystko o te właśnie pieniądze się rozbija. Dlatego też te niszowe / prawdziwe samochody znikają z rynku. Do tego oczywiście dochodzą też kwestie norm emisji spalin, dobra naszej planety i tak dalej, i tak dalej. Co pokaże przyszłość? No, myślę, że tendencja jest raczej taka ukierunkowana w jedną ze stron, ale jeżeli cokolwiek w tej kwestii się zmieni, to oczywiście poinformujemy Was o tym w Motoniusie. Więc moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, elo!